wielkie, ogromne siemano do wszystkich. Dla mnie, gdybym był w sytuacji, gdybym sobie tak wyobrażał taką sytuację, to dla mnie najważniejsze byłoby to, żebym ja jednak ćwiczył cały czas te podstawy. I on robił coś takiego i ja, na mnie akurat wiesz, wtedy to robiło wrażenie, że mówię, jak stopa po prostu i wiesz, tutaj dwójkę tak szybko. Jakby jak się motywujesz do tego, żeby skupić się w jednym elemencie, sam siebie jesteś w stanie zmotywować, że okej, kiedyś to będzie, Wiem, nie o co chodzi. Wiesz co, na pewno były jakieś takie momenty też były, że gdzieś tam trochę na siłę to robiłem. Ale to naprawdę jest mega ważne. Bo jak widzimy na pół, jak to zmieniło? Dobra. Czyli generalnie słuchajcie, to jest bardzo prosta matma. I wszystko jesteśmy w stanie zagrać, nie zmieniając naszego liczenia. Nie? Teraz tak, ja to też gdzieś tam wrzucałem chyba na jakiegoś TikToka mojego albo coś, że jak ćwiczycie na padzie, to zauważcie to, że jakby w jakiej głośności ćwiczycie, nie? Zauważcie, czy jesteś w stanie to zagrać wszystko w takim, wiesz, rozluźnieniu tutaj, nie? Żeby nie mieć jakichś takich napięć. A naprawdę słuchajcie, to wszystko się wywodzi z tego, na ile, jaką masz podstawę. Dobra, tutaj akcent. No, więcej niż połowę życia. Tak jak miałam raczek. Wypanaj jedną kolej i rozluźnij nogę. Rozluźnij, o. I jeszcze raz. Czyli jak ona jest rozluźniona, to słuchaj, to ona nie jest jakby w takiej pozycji. Cały czas. O, widzisz? Nie, to, nie? To ci nie jest w ogóle potrzebne do tego. Nie? Tu już angażujesz znowu mięśnie takie, że musisz trzymać tą rękę, tak? Zamiast po prostu sięgnąć do tego rajda, o. Chcesz, żeby mi kompletny całek? Tak. Super. Ja mam coś takiego, że mam coś takiego w ręce wbudowane, że lewą naturalnie gorzej uderzam, tak słabiej. Mm-hmm. Nie wiem, jak to właśnie wypracować. Musisz na przykład, jak ćwiczysz na padzie? Tak. Nie? Tak, bo wiesz o co chodzi, bo masz, bo jakby
odpadasz w ogóle w temat, jak zaczynasz grać. Bo to zatracanie się w tym jest najpiękniejsze, nie? Powiedz wszystkim, jak się nazywasz. Oskar Podolski. No przecież tam jest Oskar Podolski, to jak? Oskar Podolski spotkał Oskara Podolskiego dzisiaj? No chyba. Oskary Podolskie, patrz. No wiem, jest drugi. Patrz, nie ma nigdy takiej sytuacji, żeby był Oskar, nie było dotychczas, a tu jeszcze jest Oskar i to Podolskie, co? Jak się z tym czujesz? Też będzie gwiazdą.